Ukraina nie chce się zgodzić na ekshumację, ponieważ wtedy by wyszło, na jak masową skalę były prowadzone te mordy i w jak okrutny sposób były mordowane dzieci, starcy, kobiety. Jaka to było, że to skala tego jest porażająca. Radio Plus. Sedno sprawy. A gościem sedna sprawy jest Jan Maria Jackowski, były parlamentarzysta, dzisiaj analityk polityczny. Dzień dobry, panie doktorze, witam. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Sejm dyskutuje nad specustawą powodziową. No, długo także debatowano nad tym, jak rząd działał w pierwszych dniach i tygodniach po ataku wielkiej wody na południowo-zachodnią część kraju. Można było, panie senatorze, szybciej, lepiej, jak pan oceniał, bo z pewnością też pan się przyglądał, to jak działał rząd, jak działały służby. No po pierwsze trzeba powiedzieć, że jest trauma 97 roku i słynnej wypowiedzi ówczesnego, mówię o tej powodzi tysiąclecia i słynnej wypowiedzi ówczesnego premiera Włodzimierza Cimoszewicza, trzeba było się ubezpieczyć, co było taką, później oznaczało przegraną lewicy w wyborach wrześniowych, bo przecież to była, ta powiedź była w lipcu. I to zostało w pamięci polityków jako pewnego rodzaju dogmat, że trzeba bardzo uważać, tak jak nie wystawianie kandydata w wyborach prezydenckich. Wrażliwym. To jest temat wyjątkowo wrażliwy. To trzeba pokazać pełną wrażliwość i współczucie. Tak jest. I teraz widać wyraźnie, że jest próba takiego wyjścia z twarzą z tą sytuacją i pan premier Donald Tusk, powodując te sztaby swoje na żywo i to nawet czasami łajanie różnych odpowiedzialnych osób z różnych służb, czy tam instytucji, które w jakiś sposób mają wpływ na sytuację powodziową, robiąc pewnego rodzaju pokazówki takie medialne, no właśnie próbuje w jakiś sposób PR-owo znieść wrażenie, że państwo nic nie robi, czy niewiele robi, czy w sposób niewystarczający działa. No jednym z elementów tego jest oczywiście ustawa, która jak najbardziej jest merytorycznie potrzebna, no bo tutaj trzeba te procedury uprościć, żeby to szybciej można przystąpić do tej odbudowy. I tutaj też proszę zauważyć, że nastąpiła pewna zmiana, bo i opozycja, czyli Prawo i Sprawiedliwość złożyło projekt ustawy i ten projekt również jest procedowany, co jest pewnym nowum, ponieważ w poprzednich czasach to opozycja jak składała projekty, no to one raczej trafiały do zamrażarki. Także tu widać, że jest takie przerzucanie tego gorącego kartofla, żeby broń Boże nikt nie pomyślał, że są jakieś zaniedbania po stronie obecnie rządzących. A jeżeli chodzi o premiera, wspomniał pan senator o tych sztabach kryzysowych, no, które były transmitowane właśnie przez telewizje informacyjne. Pierwszy raz się mogliśmy z taką sytuacją zetknąć. No, mam wrażenie, że premiera jest w tym wszystkim bardzo dużo. Jarosław Kaczyński też był oczywiście szefem przez te 8 lat, no, absolutnym można powiedzieć i to on zarządzał państwem od 2015 do 2023 roku, ale jednak miał premier Beatę Szydło, miał premiera Mateusza Morawieckiego. I w takich sytuacjach jednak to oni brali na siebie dużą część odpowiedzialności. Premier Donald Tusk absolutnie całą odpowiedzialność bierze chyba na siebie. Brakuje mu w Platformie kogoś takiego, z kim, czy szerzej w koalicji, z kim mógłby się tym ciężarem podzielić? Premier ma silną władzę, bo to wynika z konstytucji. Oczywiście, że mamy system gabinetowo-parlamentarny. Natomiast ma bardzo skomplikowaną koalicję wieloczłonową, ponieważ każdy z tych trzech podmiotów, który stanowi koalicję, ma też podgrupki i wewnętrzne podmioty. I personalna układanka w rządzie jest pewną wypadkową tych wszystkich skomplikowanych sytuacji. I sądzę, że pan premier nie do końca jest przekonany o właściwym działaniu tych członków Rady Ministrów, którzy są w jego rządzie. I stąd, obawiając się, żeby nie doszło do sytuacji jakichś, no mówiąc językiem młodzieżowym, wtopy czy jakichś błędów. Taki jak ta z minister Henik-Kloską? No na przykład. I w związku z tym postanowił sam cugle wziąć w ręce i po prostu przedstawić się jako taki mocny człowiek, który po prostu ma kontrolę nad wszystkim. No ministrowie oczywiście są potrzebni, no ale ministrowie de facto to jest drużyna premiera, która działa na rzecz dobra, żeby jak najmniejsze skutki były powodzi i żeby jak najszybciej przystąpić do odbudowy. Więc to jest taki pewien musik. Czy to się premierowi udało, to zobaczymy.
ale ja nie w tym sensie, jak będziemy mieli sondaże, które będą się pojawiały po okresie tej strasznej powodzi. Natomiast nie sądzę, żeby to w sposób znaczący wpłynęło na sondaże, ponieważ zarówno wyborcy obecnej opozycji, zwolennicy obecnej opozycji, jak i obecnego rządu raczej są dosyć stabilni w swoich przekonaniach, nawet jeżeli po jednej czy po drugiej stronie zdarzają się wpadki. Tylko panie senatorze, jeszcze wracając do porównania między prezesem Kaczyńskim i premierem Donaldem Tuskiem, przewodniczącym Platformy, to Kaczyński, jak sondaże pokazywały, że nie jest najlepiej odbierany, to robił właśnie krok w tył, albo nawet i dwa kroki w tył, i tygodniami go czasami nie było wręcz widać. Premier Donald Tusk, no jeżeli chodzi o ten układ władzy, jeżeli jego jakieś potknięcie miałoby większe czy mniejsze miejsce, tak jak no chociażby ta wypowiedź chyba niefortunna, no to bez dwóch zdań zresztą niefortunna, ta dotycząca niezbyt alarmistycznych prognoz, to gdyby takich historii było więcej, gdyby jemu coś się przydarzyło, co w społeczeństwie byłoby źle odebrane wśród jego wyborców czy jego formacji, no to wtedy nie ma nikogo, nie ma alternatywy w tym obozie. To jest Tusk, potem długo, długo nikt. To prawda. Jest ryzyko chyba duże. Jest duże ryzyko, ale proszę zauważyć, że powiedzmy kilka miesięcy temu, kiedy była sprawa dwóch immunitetów i kwestia, czy posłami są pan Wąsik i pan Kamiński, to proszę zauważyć, że premier Tusk, który de facto jest przecież liderem obozu rządzącego, w tej sprawie właściwie się nie wypowiadał, zostawiając wszystkie instrumenty marszałkowi Hołowni, który... Więc wykazał się tutaj pewną takim wyczuciem, że w tej sprawie lepiej nie być twarzą całej tej sprawy. Ale tutaj, jeżeli chodzi o powódź, nie mógł takiego manewru zrobić. Dlatego, że ma pan rację, że po prostu byłoby to uznane jako dezercja. No nie daj Boże, gdyby się okazało, że premier w tym czasie spotkał się, nie wiem, nawet z jakąś głową państwa, no ale powiedzmy, opinia publiczna jest tak przejęta tym i to jest jednak taka trauma ogólnospołeczna, chociaż wydarzenie dotyczy no, południowo-zachodniej na razie części Polski. Nie daj Boże, żeby też północno-zachodniej dotyczyło, bo przecież ta Odra płynie cały czas i nie wiadomo, co się będzie dalej działo. To jednak jest to wydarzenie ogólnonarodowe, tym bardziej, że media właściwie od dwóch tygodni o niczym innym nie informują opinii publicznej, tylko o sprawach związanych z tą powodzią. To prawda. Mówi pan o jakiejś wizycie zagranicznej w tym czasie. No z wizytą udał się prezydent Andrzej Duda do Stanów Zjednoczonych i powody miał, żeby się wybrać z jednej strony, ale czy z drugiej to są wystarczające powody, no więc, panie senatorze? No więc, w takiej sytuacji, bo na przykład nie wyobrażam sobie, żeby prezydent Stanów Zjednoczonych, jeżeli miałby kataklizm jakiś naturalny u siebie, żeby opuścił Stany w takiej sytuacji. No fakt, że tam prezydent ma zdecydowanie silniejszą pozycję, jest też jakby szefem rządu, ale czy ten wyjazd prezydenta był błędem, ten wylot? No ja tutaj nie znam wszystkich uzgodnień związanych z tą wizytą, no ale proszę zauważyć, że jednak była odnotowana brak obecności prezydenta wśród powodzian. Potem nie okazał się, później się pojawił. Brak okazywania takiej empatii i to zostało zauważone przez media i przez opinię publiczną. Ale z drugiej strony, panie redaktorze, też trzeba pamiętać, bo też są głosy krytyczne w stosunku do takich, powiedziałbym, PR-owych, widowiskowych obecności VIP-ów w takich traumatycznych sytuacjach. Tak, obecność zawsze nie dała. To znaczy jest to też odbierane jako próba no takiego jakiegoś zbijania kapitału. Tak zwane kryzysowe kurtki i tak dalej. Tak jest. Ale ja uważam, że tutaj nie ma co tak w ten sposób patrzeć, tylko trzeba wykazać, że jest się prawdziwym gospodarzem i czuje się dany polityk odpowiedzialny za ten fragment naszej wspólnego państwa, który został mu powierzony przez wyborców. Czyli dobry gospodarz nie powinien w takiej sytuacji... Nie powinien absolutnie. Uważam, że powinien być obecny i powinien w sposób transparentny pokazywać zaangażowanie państwa. Tym bardziej, że w tym czasie też na przykład mogło się dużo złego jeszcze wydarzyć, bo mogło się. Fala szła przecież. To mogło się. I miasta, tutaj, miasteczka. I tu oczywiście zawsze mógłby być ten scenariusz tych wydarzeń jeszcze bardziej dramatyczny i groźny. Panie senatorze, to jeszcze chciałem na koniec radiowej części pana zapytać o Prawo i Sprawiedliwość. Nie doszły póki co kongres, no w tę sobotę miał się odbyć, odbędzie się dwa tygodnie później kongres Prawa i Sprawiedliwości w Przysusze, niedaleko Radomia. No,
tak naprawdę poza tym, że prezes Kaczyński przywództwo potwierdzi, to myślę, że kluczowa informacja to jest taka, że no chyba Mariusz Błaszczak tak ma zostać namaszczony już ostatecznie na tego następcę prezesa Prawa i Sprawiedliwości. To jest ważna informacja, czy w zasadzie nic nowego, panie senatorze, czy Mariusz Błaszczak jest politykiem, który będzie w stanie tak naprawdę kiedyś pokierować Prawem i Sprawiedliwością faktycznie, czy gdzieś w roli delfina pozostanie już tylko? Panie redaktorze, to jest worek tematów. Mhm. Po pierwsze, trzeba powiedzieć, że odłożenie tego kongresu oczywiście ma uzasadnienie merytoryczne, no bo jest powódź, wszyscy są tym zajęci, ale oczywiście w tej sprawie też jest drugie dno, ponieważ nie doszło według tego, co... Rozmowy z Suwereną Polską, tak? Nie doszło do skutku kompletne spięcie tych wszystkich personalno-integracyjnych układanek, które były przygotowywane przed tym kongresem. Więc to jest to prawdopodobnie drugie dno. Po drugie, jak zwykle zawsze chodzi o to, żeby dużo zmienić, żeby wszystko stało po staremu, czyli żeby prezes cały czas utrzymał się jako lider. I temu jest podporządkowana cała stylistyka tego kongresu i te zmiany pozorne, typu, że jakaś rada powstanie, jakieś tam zmiany statutowe. Czyli wróble siedzą na drzewie, potrząchniemy. A jeżeli chodzi o następstwo, no to jest element walki wewnętrznej i tutaj jest też test na siłę prezesa, czy tego swojego kandydata na tyle namaści i uposaży, że będzie on niekwestionowanym następcą. Ale to jeszcze pewnie lata pokażą. Jan Maria Jackowski, były parlamentarzysta, dzisiaj analityk polityczny, doktor Jan Maria Jackowski jest gościem Sedna Sprawy. Kończymy radiową część naszego programu. Internetowa dogrywka ciągle przed nami. Słuchaczom Radia Plus mówimy dobrego dnia. Dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy. Doktor Jan Maria Jackowski jest dzisiaj gościem Sedna Sprawy, analityk polityczny, były parlamentarzysta. Panie senatorze, o relacje prezydenta Andrzeja Dudy z obozem rządzącym chciałem zapytać, ale w kontekście Ukrainy i takiej dyskusji medialnej z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, poszło o Ukrainę. No PSL tak, mam wrażenie, tradycyjnie kwestię Wołynia podnosi. To jest od lat mamy z tym do czynienia, że PSL ten temat zawsze stara się mocno akcentować. No i Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że bez uporządkowania tej sprawy, bez ekshumacji, doprowadzenia tego w taki sposób, w jaki polska strona by sobie życzyła, no nie powinniśmy wspierać członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, zdaniem prezydenta, to jest prorosyjska postawa wręcz. Czy może inaczej, w interesie Rosji, o tak może tak to ujął pan prezydent. Kto ma rację? No zdumiała mnie wypowiedź pana prezydenta z prostej przyczyny, że bez pojednania, i mówię to jako historyk, który akurat tymi kwestiami się też zajmował od strony historycznej, to pojednanie jest potrzebne. I teza taka, że zawsze jest nie czas, my słyszymy od ponad 30 lat, że ciągle jest nie czas, żeby tę kwestię załatwiać, powoduje, że ta kwestia jest niezałatwiona. Co więcej, ta kwestia może być rozgrywana przez Moskwę, która ma proste argumenty, których notabene używa w przestrzeni publicznej. I w interesie moim zdaniem i Ukrainy, i Polski jest doprowadzenie do tego pojednania, a kluczem do tego jest oczywiście ekshumacja i godny pochówek tych ofiar tego straszliwego ludobójstwa, które miało miejsce pod koniec II wojny światowej. Ale panie senatorze, ale Ukraina w takim rozumieniu pojednania, w jakim no, my je rozumiemy, mogę chyba tak powiedzieć, no, to pojednania nie chce. No oczywiście, że nie chce i ostatnia wypowiedź, która była szeroko cytowana w mediach na ten temat pana prezydenta Zełenskiego podczas spotkania z panem ministrem Sikorskim, no bardzo wiele daje do myślenia, prawda, że to zostawmy sobie i to odłóżmy. Jak Polacy chcą, to niech sobie o tym dyskutują. My tego tematu nie będziemy. A z drugiej strony, proszę zauważyć, że Ukraina dopuściła ekshumację na przykład 80 żołnierzy Wehrmachtu i to właśnie w czasie wojny. A więc widać, że są lepiej traktowani przez Ukrainę, jak Niemcy, z którymi trzeba się liczyć, jak Polska, którą się nie należy liczyć. Ja mam pretensje do polskich władz, poprzednich szczególnie. Jest taka stara zasada w polityce. Kto nie szanuje sam siebie, nie jest szanowany przez innych. My powinniśmy szanować pamięć o naszych obywatelach,
pamięć o naszej wrażliwości historycznej i pamięć o powadze państwa polskiego, a nie taka naiwna ukrainofilskość, która była przez 2-3 lata, która doprowadziła do tego, że my w tej chwili jesteśmy de facto wrogami. Nie tylko, żeśmy 100 miliardów czy ponad 100 miliardów złotych, upraszczając, przekazali tej pomocy i Polacy wykazali się niezwykłą empatią, zwłaszcza w pierwszych miesiącach wojny, kiedy przyjmowali pod swój dach uchodźców z Ukrainy. I po tym wszystkim się okazuje, że my jesteśmy największymi wrogami Ukrainy, ponieważ z wypowiedzi i zachowania... No nie, w tym obozie to tak, jesteśmy traktowani znacznie gorzej. A to jest właśnie efekt błędu, jakie popełniły władze Rzeczypospolitej, że ustalając zasady naszej współpracy, twardo jednocześnie nie postawiły tego, co jest istotą do rozwiązywania problemów w naszych wzajemnych stosunkach. I to się teraz czkawką odbije. Ale panie senatorze, dzisiaj jak na ten 2022 rok byśmy jeszcze raz spojrzeli, to 24 lutego. Tak, to panie 22 roku. Bez tego warunku nie trzeba było tak pomagać, takich środków i sił przekazywać Ukrainie? Bez spełnienia naszych oczekiwań? Panie redaktorze, Bo to była taka argumentacja, że to jest też absolutnie w naszym interesie. Niezależnie od tego, czy uda się te warunki spełnić, no to przecież... Ale ja mówiłem o tym, że trzeba... rękami walczymy z naszym potencjalnym wrogiem. Nasze stare czołgi mają niszczyć rosyjskie czołgi, żeby one nie najechały na Warszawę. To, co ja mówiłem, to nie oznacza, że nie należało pomagać Ukrainie, tylko należało po prostu profesjonalnie podejść do polityki międzynarodowej, a nie takim naiwnym... z taką naiwnością, bo nie chcę używać innych słów, bo dla mnie to może to nie była tylko naiwność we wzajemnych relacjach. Jakie słowo? Głupota czy inne pan sobie To już, panie redaktorze, zostawię domysłu naszych odbiorców. Mówimy to, żeby precyzyjnie myśli pana senatora przedstawić, czyli nie jest to słowo wulgarne. Zostańmy może przy słowie wielka naiwność i brak profesjonalizmu w polityce międzynarodowej. Może złe, panie senatorze, czy tylko właśnie naiwność, ewentualnie głupota? Ja nie mam podstaw, żeby publicznie twierdzić, że intencje były złe i świadomie były złe. Natomiast oceniam, jakie są skutki tej polityki. I proszę zauważyć, że w gronie krajów, które pomagały Ukrainie i które mają relacje, nawet z naszej Europy Środkowej, Polska wykazała się taką największą, że tak powiem, niefrasobliwością, jeżeli chodzi o zadbanie o własne interesy. I o tym mówimy w tej chwili. To jest też, czy był jeden z powodów, dla których Prawo i Sprawiedliwość przegrało wybory? Niewątpliwie. Bo nastroje społeczne potem się szybko zmieniły, prawda? To niewątpliwie taka bezrefleksyjność właśnie w tym podejściu miała swoje znaczenie. Ja przypomnę, że na teren obecnie wśród polskich obywateli jest ponad 3 miliony osób, które jakieś związki rodzinne czy korzenie gdzieś tam związane z tymi terenami, gdzie to ludobójstwo było, mają. I to jest grupa ludzi, w których pamięć jest. Tu nie chodzi o to, żeby żyć nienawiścią. Możemy mówić o pojednaniu, tylko że pojednanie wymaga jakichś działań z dwóch stron, prawda? Doprowadzenie do... I wiemy z historii, że takie pojednania między narodami dokonywały się, ale to wymaga stanięcia w prawdzie i po prostu rozwiązania tych wszystkich problemów, które są sporne. Tu jest ciekawa wypowiedź pana Leszka Millera, byłego premiera eurodeputowanego, który na ten temat jest politykiem lewicy, nie prawicy, ale na ten temat wyjątkowo wiele razy się wypowiadał. Czytałem jego wpisy w mediach społecznościowych i myślę, że warto zapoznać się z tymi wpisami. One są bardzo ostre i radykalne, ale one są jednoznaczne. On twierdzi, że po prostu Ukraina nie chce się zgodzić na ekshumację, ponieważ wtedy by wyszło, na jak masową skalę były prowadzone te mordy i w jak okrutny sposób były mordowane dzieci, starcy, kobiety. Jaka to było, że to skala tego jest porażająca. To było ludobójstwo, tak? Wtedy już byłoby to... No, ludobójstwo. Jasne, musieliby to przyznać, tak? Że to było ludobójstwo, to nawet Senat i Sejm stwierdziły w swoich uchwałach. No tak, ale nasz Senat i Sejm, a chodzi mi o to, że po ekshumacjach wtedy Ukraina musiałaby przyznać, że to było ludobójstwo.
no konsekwencje międzynarodowe zapewne by były, ale z drugiej strony ja tutaj uważam, że pan premier Kosiniak-Kamysz słusznie zwrócił uwagę na tę kwestię, bo nie można tak po prostu nie szanować własnej pamięci, nie szanować własnego państwa i pamięci o własnych obywatelach i tej traumy, którą setki tysięcy Polaków po prostu przeżywał, obywateli polskich, bo ja przypomnę, że przecież w tych pogromach i w tych rzeziach to byli też i Ukraińcy, którzy na przykład współmałżonkowie. Ja przypomnę, że była duża część, to byli obywatele pochodzenia żydowskiego, do których też była ogromna nienawiść skierowana i do innych nacji, także to nie byli. Dlatego używamy formuły obywatele polscy. To nie było tylko do Polaków. Znaczy głównie do Polaków, ale nie tylko. Panie senatorze, to jeszcze na koniec jedno pytanie chciałem zadać. No, pan mówił o postawieniu warunku czy warunków w 2022 roku, no ale mamy 2024 i też dużo od nas zależy, jeżeli chodzi o sytuację Ukrainy. Czy teraz powinien tę sprawę postawić na ostrzu noża wręcz? Ja myślę, że po wizycie pana ministra Sikorskiego w Kijowie i po rozmowie jego z panem prezydentem Zełenskim, polityka polska będzie w tej sprawie znacznie bardziej klarowna i zdecydowana. I to, co mówię panu redaktorowi w tej chwili, to powiem, że wiem, co mówię, bo odbyłem na ten temat też konsultacje. A mówił to dr Jan Maria Jackowski, analityk polityczny, były parlamentarzysta. Bardzo panu doktorowi dziękuję za rozmowę. Dziękuję, miłego dnia życzę. Państwu dziękujemy za uwagę. Dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy.